Jest dzisiaj piękna pogoda, złota polska jesień i jesteśmy w altanie osoby znanej już w telewizji narodowej. Zaprosił nas dzisiaj Witold Michałowski. Dzień dobry. Witam. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć o kilku rzeczach. Towarzyszy nam ten nagan produkcji belgijskiej, którym przodek dzieci Witolda Michałowskiego likwidował agenturę sowiecką współpracującą z hitlerowcami przeciwko Polsce. Ale dzisiaj mówimy o innej działalności antyterrorystycznej i są tutaj zaproszeni przez Witolda Michałowskiego antyterroryści z Czeczeni. Proszę powiedzieć kilka słów, o co chodzi? Zajmując się rurami sprzed przeszło 40 lat, przeciwstawiam się, byłem zawsze przeciwko terrorystom, bo wysadzanie rurociągów jest to barbarzyństwo najwyższego szczebla. Obecnie rurociąg BTC, Baku, Tbilisi, Dżejham z nad brzegów Morza Kaspijskiego nad Morze Śródziemne, bardzo ważny dla niezależności Azerbejdżanu i Gruzji, wysadzają średnio co tydzień plugawi terroryści. Czy to grozi również Polsce? Czy polski fragment rurociągu jamalskiego też kiedyś zostanie wysadzony w powietrze? Polski fragment rurociągu jamalskiego wymaga bezwzględnie przeglądu technicznego, bo budowała go spółka Europol Gaz, która miała zero doświadczenia w budowie rurociągów. I lepiej wcześniej niż później zająć się przeglądem technicznym. No właśnie, Witold Michałowski zwracał się do, jak się okazuje, swojego dalekiego kuzyna pracującego w kancelarii prezydenta Komorowskiego. Zwracałeś się do prezydenta Rzeczpospolitej z wnioskiem o przegląd techniczny i o zamknięcie czasowe. Może to nie ta formuła. Prosiłem w liście otwartym o rozpatrzenie celowości powołania komisji. Można zobaczyć ten list? Ten list jest obecnie w internecie. Jest opublikowany w rurociągach na stronie drugiej. List otwarty 28 maja do szefa kancelarii prezydenta. Do Jacka Michałowskiego. Tak jest. Ujmijmy tutaj, żeby się zapoznali nasi telewizowie i podpisany jest, ja tutaj w tej chwili Witolda Michałowskiego. Ujmuję, czyli Michałowski do Michałowskiego zwraca się pod adresem prezydenta Rzeczpospolitej. To nie jest tak. Ja zwracam się do wysokiego urzędnika Rzeczpospolitej Polskiej, szefa kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, do którego myślę, mam pełne zaufanie. Te oficjalne tytuły są mniej istotne wobec rzeczywistych więzów krwi i to jest ważne, żeby tą sprawę załatwić. Nie jestem szczęśliwy, żeby ten temat teraz rozwijać. Natomiast bezwzględnie konieczny jest przegląd techniczny rurociągu jamalskiego i to prowadzony przez niezależne firmy, na przykład ekspertów z Urzędu Dozoru Technicznego, z Instytutu Lotnictwa. Na pewno nie firmy związane z Gazpromem. Aha. Grozi nam wybuch gazu, śmierć Zazdrościńskiego. Musi być wyjaśniona, mówi Witold Michałowski. I co? Śmierć nie została wyjaśniona. Tak, śmierć mojego zastępcy, człowieka, który zbierał dokumenty, który siedział w rurociągach tak prawie samo długo jak i ja, inżyniera Wiesława Zazdrościńskiego, jest w dalszym ciągu niewyjaśniona. Przypadkowe zderzenie z samochodem na szosie. Tak jak przypadkowo spadł ze ścieżki Szaniawski. O tym będziemy mówili, jeżeli chodzi o śmierć pana profesora Szaniawskiego. Proszę o zajęcie miejsca, tak, panie Witoldzie, i pochylmy się nad tym tematem. Ten młodzieniec, którego tu widzimy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić dla telewizji narodowej. Jestem Zaindy Bagajew. I pan jest Czeczeńcem. Tak, jestem Czeczeńcem. To jest pana brat? Ahmed Amajew. Ahmed Amajew, Zandi Bagajew są w gościnie u Witolda Michałowskiego. I Witold Michałowski jest autorem tego pomysłu, żeby powstały brygady czeczeńskich antyterrorystów, które będą broniły rurociągu łączącego Irak przez Turcję z Polską, tak? Parę lat temu, w czasie pobytu w Izraelu, później w czasie spotkania z panem Zakajewem,
wybitnym politykiem czeczeńskim, doszliśmy do wniosku, że optymalną formułą skutecznej walki z terrorystami, którzy niszczą rurociągi na Bliskim Wschodzie, byłoby zatrudnienie brygad czeczeńskich. I tu widzimy tych bohaterskich Czeczeńców. Tutaj widzimy akurat ilustracje zdjęciowe do wydanej przeze mnie książki Szamil Basajew. Aha. Tą książkę wydałem, nie wiem, ja tą książkę mam, dostałem. Tak. Pragnę tutaj podziękować Witoldowi Michałowskiemu. Tak, dostałem tą książkę od niego. Bardzo ciekawa lektura. I na tej, w tej książce... Zdjęcie. Panie Witoldzie, chwileczkę, ale w tej książce jest... jest moje zdjęcie z Szamilem, żeby nie było niejasności. Chwileczkę, pokażmy to zdjęcie, pokażmy to. To jest właśnie Witold Michałowski z Szamilem Basajewem. Ojcem, tak? Dobrze, zgadza się? Gdzie? Tu natomiast... Mamy zdjęcie. Szamil Basajew był ojcem tutaj obecnego? Który jest bojownik czeczeński? Generał Basajew, który generał jest tu. Basajew. I tutaj widzimy na tym zdjęciu... Jest generał Basajew, jego żona i mały chłopiec. Ten mały chłopiec, go może tutaj bliżej ściągniemy. Tak, i ten mały chłopiec tutaj koło tego czerwonego skrawka dywanu, to który teraz tak siedzi koło nas. Tutaj na tym zdjęciu nachyla, po 20 latach wygląda tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ochronicie rurociągi? Tak, jak każdy Czeczen, my jesteśmy przeciw terroryzmu i chcieliśmy ochroniać rurociągi. I myślimy, że damy radę. Damy radę. Przyjaźń polsko-czeczeńska, przypomnijmy, nie ma ostrza antyrosyjskiego czy antyżydowskiego, prawda, panie Witoldzie? Absolutnie nie. Chodzi nam po prostu o walkę z terroryzmem i ta walka z terroryzmem powinna się odbywać. Teraz tak, będzie trudne do zidentyfikowania, kto wysadził rurociąg jamalski w Polsce. Czy to była awaria, czy to może był atak terrorystyczny, prawda? Wolałbym tego tematu nie rozwijać, bo i tak już parę razy mnie ściągano po sądach. Natomiast stwierdzam, że w kraju, którego drastycznie spada ilość żołnierzy, w którym drastycznie rośnie ilość urzędników, mamy ich już tej gangreny przeszło 1 000 000, żołnierzy mamy mniej niż 100 tysięcy. W takim kraju bezwzględnie konieczne jest zwiększenie dużo większej uwagi na ochronę ważnych rurociągów. Należy do nich na pewno gazociąg jamalski, ale tu szczególnie nasi czeczeńscy przyjaciele znaleźliby ciekawe zajęcie w Turcji Wschodniej, chroniąc przed terrorystami kurdyjskimi, ormiańskimi, nie wiadomo jakiego pochodzenia, rurociąg BTC. Co to jest rurociąg BTC? Co to jest rurociąg BTC? Tego skutu nie rozumiem. Rurociąg BTC to jest Baku-Tbilisi-Dżejhan. Najważniejszy rurociąg na Kaukazie, ponieważ dzięki determinacji prezydenta Hajdara Alijewa, prezydenta Azerbejdżanu, udało się doprowadzić do unikalnego budowy rurociągu z Azerbejdżanu przez Turcję, Gruzję na brzeg Morza Śródziemnego, co uniezależniło Azerbejdżan od Rosji, od przepływu rury, przepływu ropy naftowej przez obce terytoria. Dzięki temu Azerbejdżan wybija się na niepodległość energetyczną. Właśnie, niepodległość energetyczna jest tym wątkiem, który ciągle przewija się. Chyba to jest dzieło życia pana Witolda Michałowskiego. Telewizja Narodowa towarzyszy panu Witoldowi. Jesteśmy dzisiaj w takim pięknym miejscu. No tutaj się przypomina to ten obraz, klasyka polskiego, śniadanie w ogrodzie, tak to wygląda. Także bardzo polska atmosfera, goście z dalekiej Czeczenii i Telewizja Narodowa to państwu prezentuje.